Małgorzata Rozenek-Majdan jest wykończona, ta noc nie była łatwa dla nikogo. Mówi o atakach paniki, a Radosław opowiada nam o dużym krwawieniu. To nie była łatwa noc dla nikogo, napisała Małgorzata Rozenek-Majdan i z podkreślonymi oczami przemówiła do fanów rano ze swojego luska. W emocjonalnej relacji gwiazda opowiedziała o ostatnich godzinach z życia jej rodziny, które były stresujące. Gwiazda TVN poruszyła temat nie tylko operacji jej ukochanego członka rodziny, ale i jego ataku paniki, a jej mąż Radosław Majdan w rozmowie z Faktem zdradził dodatkowe nieznane fakty. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan są posiadaczami czterech ukochanych psów, Sisi, Lili, George'a i Franceski. Niestety ostatnio ukochany pupil pary, buldog angielski, którego nie ukrywaja, zatraktuje jak dziecko, nabawił się poważnej kontuzji. Piesek nagle zaczął kulec i okazało się, że ma zerwane więzadło krzyżowe przed nim w kolanie. Konieczna była skomplikowana operacja, a noc po niej była dla jego troskliwych opiekunów gehenna. Teraz czworonoga czeka około 8 tygodni ograniczonego ruchu. Małgorzata Rozenek-Majdan wiedzac, ze wśród jej fanów jest wiele miłośników zwierząt. Stale relacjonuje, co się dzieje z kontuzjowanym buldogiem angielskim, ta noc była fatalna totalnie. Nie była łatwa dla nikogo. Nie ma mowy, żeby George nie spał z nami w lusku. Po prostu nie ma mowy, zaczęła swoją opowieść poruszona Małgorzata Rozenek-Majdan. Piesek według zaleceń lekarza miał w najbliższym czasie spać w klatce kennelowej. To jednak okazało się niemożliwe, on nie był w stanie zasnąć w klatce. Klatka go denerwowała. Bał się, piszczel strasznie, przez co się nie uspokajał. W pewnym momencie się balam, że dostanie hiperwentylacji. Coraz mocniej oddychał, mówiła rano 20 stycznia wyraźnie zmęczona i przejęta gwiazda TVN prosto z luska, w którym finalnie tak jak zawsze znalazł się też jej ukochany pupil. Piesek miał nosić kolnierz ortopedyczny w formie klosza, by nie lizał rany na nóżce po operacji. Ale i to okazało się dla niego wielkim stresem, klosz absolutnie odpada. Miękki kolnierz ortopedyczny będzie dostawał. Natomiast klosz absolutnie. Ataki paniki dostaje. Obija się. Naprawdę to nie jest łatwe ani dla psa, ani dla właściciela. To skomplikowana bardzo operacja. On ma implant w kolanie, zdradziła Małgorzata. Kilka godzin później poinformowała, że jej ukochany buldog angielski po porannej kontroli weterynaryjnej zostanie jeszcze pod obserwacją specjalistów. George rano pojechał na kontrolę do kliniki, gdzie postanowiliśmy, by został na jeden dzień w klinice, by być pewnym, że wszystko jest w porządku, dodała. Swoje trzy grosze na temat operacji pieska w rozmowie z Faktem wtracił też Radosław Majdan, który jest równie przejęty co jego malzonka. Operacja na szczęście się udała i z narkozy planowo się obudził. Był to poważny zabieg, więc wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Ma teraz do kości, która podtrzymuje wiazadlo wszczepiony implant. Buldogi mają bardzo niski próg bólu i to im przeszkadza w rekonwalescencji, choć ma podawane środki przeciwbólowe. On zamiast leżeć i się relaksować, to się wierci, bo mu się wydaje się, że jest zdrowy. Normalnie pieski po takiej operacji leżą tylko osowiale, a George dostaje ataków paniki i przezywa to ocalem soba. Jest bardzo pobudzony i zdziwiony cała ta sytuacja. Musimy na niego bardzo uważać, bo on chce normalnie chodzić, opowiada Faktowi Radosław Majdan i zdradza, że buldozek w nocy sporo krwawił. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan balowali w Hiszpanii. Oto nasi royalsi. Małgorzata Rozenek-Majdan zrobiła w garażu garderobę na buty. Biedny Radosław musiał gimnastykować się z parkowaniem. Omal w los zalobał Rozenek. Straciliśmy najlepszego przyjaciela.